Cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogmasie. Jestem w centrum i w ogóle jakimś takim cudem, dziwnym trafem udało mi się idealne miejsce upolować. W ogóle to, co się dzisiaj dzieje na drogach, to jest tragedia. Jest śnieżyca, ja nie mam czapki, ale nie wzięłam tej czapki. Chciałam ją wziąć, zapomniałam. Jestem w centrum i idę się dzisiaj spotkać z Karoliną, bo będziemy nagrywały fajny filmik, który się niedługo pojawi. No i też zjemy sobie lunch, będzie fajnie. No i pokażę wam co nieco. Także na pewno w tym vlogu też Karolinę zobaczycie i Darka. I mam nadzieję, że film wam będzie się podobał, który nagramy. Idziemy na ślisko. Tragedia. Korki niewyobrażalne. Kochani, jestem już u Karolki, zaraz ją zobaczycie. Tak, tak jest. Tak, jeszcze się tutaj szykuję. Ja na razie nie jestem wyszykowana, więc jaki to będzie filmik? Kurde, jaki to ale będzie filmik? Jesteś opalona i to jest mój teraz. Jestem opalona? No, no nie żartuj. Jestem opalacz? Czy nie. Trzyma ci jeszcze. Wiesz, ale wiesz co, byłam, naprawdę, właśnie no, wszyscy im mówią, że może ten kolor. W każdym razie, byłam u kosmetyczki w ogóle wczoraj, wiesz, i może też... To, to znaczy wiesz co, nie, po prostu czuję, że mam o wiele lepszą cerę, aha, bez makijażu. O, na razie jeszcze nie mam żadnego makijażu, ale mam taką kosmetyczkę i w tej kosmetyczce mam, pokażę wam co, ha, błyszczyk Karoliny, proszę bardzo. Zresztą mówiłam wam, że jest bardzo fajny. Wiesz, że moja mama wczoraj do mnie przyszła i mówi tak, no pokaż te kosmetyki, ja mówię, no to jak to nie widziałaś? No nie, tylko widziałam opakowanie i dałam mojej mamie ono. Tak, nie widziała? Nie będę zużywała, to tylko sobie błyszczyk bez... O, no dobrze, że mama wspiera, fajnie, to jest najlepsze. No także zaraz wam się pokażemy, a ja w tym czasie może, bo jak wchodziłam tutaj do waszego biura, to pani mi powiedziała, że można sobie kawę zamówić. Tak, a będziesz mi też? Wezmę, więc pójdę po kawkę. Doniosę sobie tylko kawę, bo Karola mnie prosiła, żebym jej przyniosła wodę. Ale bym się nie zabrała z tym wszystkim. Rzeczywiście tak, bez tego makijażu bym się malować, ale zaraz to zrobię, także się nie martwcie, nie będę was tak długo straszyć z tym. Kawa jest mocna i pięknie pachnie. Czyli ja otworzę sobie tak. Uda mi się. Słuchaj, idę po wodę, bo się nie zabrałam. Słowa. Bo bym nie mogła nagrywać. Znowu sobie asystentka. Znowu! Dokładnie. Premia ucięta. Widziałyście na tym, na... Patrzcie, jaka śnieżyca. No, ale w ogóle zobacz, u nas mało zajeździ. Piękny widok. Bo tutaj jest tylko dla mieszkańców. A tutaj nie można chyba jeździć nie teraz ma, już, nie? Na Nowym Świecie. Nie. No chyba tylko autobusy tam. Szkoda, bo to była fajna przejażdżka no, i łatwiej można było... Tak. Takie, wiecie, taksówki. Nawet wiesz, całe meble nie mogą wjechać, zakochane. Ojej! Ale kto zamawia meble, nie może tu wjechać. Musi mieć tutaj do tych dostawczak przepustkę, tak jak na starówce. Matko, no, to mieszkańcy nie mogą sobie zamówić? To tylko IKEA im zostaje. No. Samodzielne tworzenie. A oni mają tutaj w tych kamienicach parking w tej oficynie, czy na zewnątrz? Wiesz co, ale to jakieś chyba pojedyncze miejsca. Nie widziałam, że tam dużo aut stało. No pięknie. To są bardzo stare te... W ogóle dzisiaj mi się takie miejsce udało znaleźć, idealne, tutaj niedaleko. Tak? O matko. Nie stanęłaś na dole w tym, nie. Niektórzy to polują, wiesz, ale rzadko można tu znaleźć cokolwiek. Na dole? Tak, 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 mm-hmm. Na budynku, ale tam, tam gdzie dla Biedronki, nie? A, okej. Okay. Nie, nie, nawet nie próbowałam, ale bardzo fajne miejsce przy Empiku tutaj. Mm-hmm. Przy rondzie z palmą, więc idealnie. W ogóle to właśnie się zastanawiam, jakie zrobić sobie paznokcie następne. No. Jakie ty sobie robisz na święta? Czy ja to lubię błyszczące wszystko, wiesz, ja to lubię takie brokatowe wszystko. Ale robisz sobie czerwone czy nude? Nie, 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 nie. Ja to robię sobie, wiesz, bardzo zawsze jasne i dużo jakiegoś i pastelowe. Albo dużo błysku. Okej. Okay. Bo ja się właśnie zastanawiam, bo zawsze miałam na święta czerwone, ale... I chciałam sobie od dłuższego czasu zrobić ciemnozielone i w tych ciemnozielonych się źle czuję, szczerze mówiąc. Tak? No nie dla mnie. Ale właśnie coś jest w tych zielonych, bo ja sobie w wakacje chyba jakieś zielone czy limonkowe zrobiłam i tak mi było dziwnie. No i co powiecie? Na naszą gwiazdę? Gwiazdę. Tak? Nie no, słuchajcie. Jesteś gwiazdą? Jak ktoś napisze mi jeszcze raz, że Karolina nie umie malować,
to ja osobiście się pofatyguję. Zobaczcie, co ona zrobiła z moją twarzą. W końcu wyglądam dobrze, naprawdę. Nie, że w końcu. Ale naprawdę. Słuchajcie, i wszystkie te produkty będą właśnie na kanale, na filmiku. Na sobie bo ja na początku mówiłam, że pewnie po świętach, ale zrobimy to przed świętami. Myślę, że przed świętami, bo będziemy u mnie jeszcze teraz nagrywać kalendarz, a ten kalendarz chciałabym wrzucić przed świętami, bo wiadomo, no bo taki mamy sezon. Później po świętach to już będziemy tacy zmęczeni kalendarzami. Więc wrzucimy te filmy jednocześnie, żebyście mogli sobie przejść z jednego do drugiego. No i żebyście mogli... No i też, żeby zobaczyć te makijaże, na przykład można sobie zrobić na święta, na Sylwestra, tak. Będziecie mieć trochę czasu, żeby je odtworzyć, bo naprawdę jest super. Produkty, których używam, w większości są to produkty tanie. Jest kilka z wyższej półki, ale też miałam miniaturkę na przykład, więc tańsza opcja. Jestem zwolenniczką tanich teraz produktów, dobrej jakości, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Tak, i to są właśnie fajne zamienniki, które nie sądziłam, że tak świetnie działają, jak Karolina mi to pokazała, więc jestem bardzo, bardzo... Co ci się najbardziej podoba z makijażu? Wszystko. Znaczy, jakby te odkrycia, to na pewno ten podkład, albo i nie podkład, zobaczycie, zobaczycie. To jest do końca podkład, ten puder, ta paletka z maka. Puder dostaniesz, nie wiem czy on stacjonarnie jest, wydaje mi się, że on jest albo właśnie w Hebe, na tym stoisku czasami jest, albo trzeba zamówić. No właśnie, bo ja wiesz co, zamówiłam sobie, dodałam do koszyka na Zalando tą paletkę z maka i ona jest wyprzedana. O, co ty mi polecałaś, więc muszę... Musisz poczekać albo na Douglasie zobaczysz, albo... No właśnie, zobaczysz. Ale mak teraz ma też promocję na swojej stronie, możesz zobaczyć u niej jakoś taniej. Właśnie. Na pewno z promocji lepiej kup. Nie no, jasne, że z promocji. Wiadomo. Bez promocji nic nie kupujemy. Nie, my kochamy promocje. Także makijaż mam zrobiony, teraz będziemy nagrywać na kanał. Dziwny kalendarz, ale myślę, że będzie zabawnie. Myślę, że się uśmiejemy i myślę, że no zobaczycie zresztą. Ja sama nie wiem dokładnie, co w tym kalendarzu, to będzie dla nas niezła niespodzianka. Tak, a my nagrywamy w sumie zawsze w grudniu, to jest też taka nasza tradycja świąteczna, na śledzik, tak. Dokładnie. Jezu, dotarłam do samochodu ledwo, jest zimno i cały czas pada śnieg, mam taki zasypany samochód. Właśnie muszę go jakoś tam, znaczy nawet nie odśnieżyć, ale zaraz mi to wszystko stopnieje, także sekundka. Jadę po dzieci, jestem w niedoczasie totalnym, bo miałam, znaczy oczywiście ja się po niej nie spóźnię, ale miałam jeszcze wejść do Hebe, do Rossmana, no ale nie uda mi się to. Też miałam wejść po chleb, szynkę i tak dalej, ale muszę po niej jechać, bo ja zawsze jestem na czas, bo moje dzieci nawet wcześniej, nigdy nie pozwalam, żeby do mnie czekały, chyba że inaczej się z nimi umawiam, tak, że tam są na świetlicy, czy mają jakieś zajęcia. No i dzisiaj jest wielki dzień, bo jedziemy przekuć uszy, kiedyś wam już nagrywałam to przekuwanie uszu, no ale teraz idziemy z drugą moją córeczką na przekucie uszu i generalnie ja jestem akurat zwolennikiem przekuwania uszu dzieciom, kiedy są tego świadome. Ja nie oceniam nikogo absolutnie, ale ja po prostu tak zawsze robię, że przekuwam uszy wtedy, kiedy one bardzo tego chcą i są świadome, żeby podjąć tą decyzję. Także lecę! Jakie ładne światełka tu są, proszę bardzo. Pięknie. Robimy ciasto kruszone z borówkami, które mieliśmy w zamrażarce, bo kupiłam je w lato na bazarku i są idealne teraz właśnie i zaraz będzie gotowe. No i ciasto wygląda przepięknie, moja córeczka jest bardzo zdolna, zrobiła wszystko tak jak trzeba i teraz wsadzamy do piekarnika na mniej więcej 40 minut, no i zaraz się przekonacie, jak to świetnie wyjdzie. To mamy w piekarniku, bo jutro będziemy mieć taki rodzinny obiad. Tutaj mam galaretkę truskawkową, więc trzy, tak na oko, trzy paczki i zalałam wrzątkiem. Tutaj sobie na jutro przygotowałam też ziemniaki. One mogą niesolone stać w lodówce w wodzie, na przykład przez noc. I ja je nacięłam. Zrobić takie fajne z piekarnika, to będzie super się prezentowało i smakowało. Zrobiłam sobie kurczaka i zrobiłam polędwiczki, co też mi się marnuje w lodówce. Będzie to ciasto, jeszcze tak myślę, że zrobię tiramisu, tak na szybko, bo do tego kruszonego ciasta użyłam żółtka i mam białka i tak sobie myślałam, że w sumie mam mascarpone, mam właśnie żółtka, białka i fajnie byłoby to wykorzystać. W ogóle dzisiaj kupiłam whisky, a ja jak wracam od Karoli i susz. Będzie taki półświąteczny, że tak powiem, obiad, takie spotkanie półświąteczne. Jestem, przepraszam Was, ale musiałam zmienić
piekarnik, bo nastawiałam sobie na 15 minut na dolne podgrzewanie i później zmieniam na termobieg to ciasto kruszone, więc robię to tiramisu, bo zaraz mi traci ważność to mascarpone, więc pomyślałam, że w sumie szkoda byłoby tego nie wykorzystać, a tutaj mam te białka. Piję sobie herbatkę w tym świątecznym kubeczku, możecie zauważyć jaśminowo-zieloną. Dzisiaj też chcę trochę posprzątać. Znaczy mam wielki dzień, bo moje córki mają pokaz akrobatyczny. Chodzą na akrobatykę, jestem po prostu pod wrażeniem, ile one potrafią. Mój mąż to się strasznie denerwuje, jak one robią, nie wiem, jakieś szpagaty i tak dalej, a ja uważam, że to jest super, to jest niesamowite, jakie one są gibkie, jakie są wysportowane. One też chodziły, no wcześniej chodziły na piłkę nożną w tamtym roku. I to też było bardzo fajne, tylko że nie do takiej drużyny dla dziewczynek, więc były strasznie pokopane i tak nam było szkoda, że są takie po prostu zmasakrowane, ale to też była bardzo fajna szkoła, no i też super im szło i myśleliśmy, żeby w tym roku właśnie zapisać je na taką piłkę dla dziewczyn, ale stwierdziły, że akrobatyka, więc okej, więc mają ten pokaz akrobatyczny. Grudzień to jest w ogóle taki miesiąc pełen eventów, różnych wydarzeń, wiadomo. Ostatnio moja jedna córeczka miała konkurs wokalny, coś świetnie jej poszło, czekamy, bo wyniki będą niebawem. I ona chodzi na chór, chodzą na tą akrobatykę, na wiele różnych mają zajęć, mają pianino, też świetnie im idzie, naprawdę super. Oczywiście jakieś tam języki, jakieś gliny, plastyki, no po prostu ja jestem przeciwniczką wrzucania dzieciom nie wiadomo ile dodatkowych zajęć, ale moje córki bardzo chcą chodzić na te zajęcia i to jest, znaczy ja to rozumiem, ale dla mnie to jest po prostu czasami trudne, bo ja uważam, że dzieci też powinny mieć czas na to, żeby być dzieckiem, żeby się bawić, ponudzić, bo wtedy pobudza się ich kreatywność, więc też chciałabym, żeby miały trochę wolnego czasu, więc też nie możemy się już doczekać tej przerwy trochę świątecznej, no ale ja rozumiem, że one w ogóle jakby mogły, to by chodziły na wszystko, tylko nie starcza im czasu, one po prostu uwielbiają być zajęte, że tak powiem. No i oczywiście w szkołach różne te rzeczy typu pierniki, wigilie, jakieś kiermasze, pokazy, bo dzieci też organizują kiermasze, żeby zbierać na jakiś sprzęt dla jakiegoś dziecka, czy na jakieś ubranka dla dzieci, które tego potrzebują, czy na jakieś tam prezenty, więc to też jest fajne, coś tam będziemy musieli przygotować na pewno. No ale to już ostatni tydzień i będzie luźniej, że tak powiem, więc tego też się nie mogę doczekać. I one również się nie mogą tego doczekać, przede wszystkim ja się mogę tylko dla nich doczekać. Ale powiem wam szczerze, że ja w tym roku nie za bardzo czuję tej atmosfery świąt. Nie wiem, czy wy też tak macie, chociaż dookoła. Znaczy moje koleżanki właśnie też tak mają jak ja. Dosyć. Po prostu nikt nie chce myśleć o prezentach, o tym jedzeniu. Po prostu chcemy myśleć tylko o odpoczynku, o tym, żeby mieć chwilę czasu. To jest największy luksus, mieć czas. Natomiast dookoła, poza jakby moimi najbliższymi znajomymi, wszyscy te święta to czują. Ja tego jakoś nie czuję zupełnie w tym roku, szczerze mówiąc. No i co jeszcze, kochani? Ten makijaż cały czas wygląda wspaniale. Bardzo mi się podoba, jak Karola mi go zrobiła. No już usta zjadłam, że tak powiem. Ale piękny i fajnie. Fajnie było się spotkać z Karolą też niedługo. Się zobaczymy na taki babski wieczór, bo zgadałyśmy się po tej naszej imprezie, znaczy po tej mojej imprezie urodzinowej i ja organizuję co jakiś czas takie babskie spotkania, więc fajnie, spotkamy się, Karola też będzie, też zabierze jakieś tam swoje koleżanki, dwie przyjaciółki, no i w ogóle dużo moich koleżanek też tam zabierze, więc musimy zarezerwować miejsce, bo mamy tam parę punktów. Dla takiej większej ilości osób to trzeba będzie jednak zrezerwować celik, ale to już po świętach, bo ten czas nie jest z gumy niestety i to się tak wszystko, powiem wam, strasznie jakoś, kurczę, cały czas coś w tym tygodniu nadchodzącym, no mam tyle rzeczy, tyle spraw, tyle zajęć, tyle w ogóle jakichś wizyt umówionych, że to jest niesamowite. Dobra, robię to tiramisu. Pierwsza warstwa już jest. I ja najczęściej, w zasadzie zawsze, bo chyba do tego nie mam, używam tych biszkoptów. One są z Lidla, z tego tygodnia włoskiego. I są super. Tiramisu zrobione, to jest dla dzieci bez kawy, a to jest dla nas, dorosłych. Ciasto gotowe.
Wyszło super i to jeszcze z tymi borówkami wiejskimi, że tak powiem, więc bomba. Jeszcze w tej fajnej brytwance ją kupiłam w Pepco za 18 zł. Myślę, że bardzo dobry deal. Zobaczcie, tutaj mam te wszystkie zrobione desery na jutro i jeszcze galaretka też tutaj się już chłodzi. Zaraz ją wstawię do lodówki. Truskawkowa. Okej, kochani, to byłoby tyle na dziś. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Ściskam Was mocno i do miłego zobaczenia, buziaki. Pa, pa.